Cześć, witam Was. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na naszym kazimierskim zbiorniku. Będziemy próbować łowić, jak to bywa zwykle o tej porze, jeżeli nie jesteśmy gdzieś na lipieniach. Będziemy próbować łowić szczupaki. Może jakiegoś okonia, ale summa summarum, tak jak widzicie, jeżeli chodzi nawet o wielkość przynęty, staram się nastawić na złowienie szczupaka, gdyż z Adasiem ostatnio postanowiliśmy, że dopóki nie ruszymy właśnie na sand w przyszłym tygodniu, postaramy się łowić raczej szczupłe. No chyba, że któryś nas się złamie i skoczy na okonie. Jeżeli chodzi o sprzęt, jakiego będę używał, no to moja wysłużona Okuma Black Rock do 30 gram, Zauber 3000 TF-ka, plecionka tu jest albo 14, albo 16, też już swoje, że tak powiem, przeżyła, ale nie daje oznak, że tak powiem, zmęczenia. Staram się o nią dbać, w sensie przechowywać tak jak trzeba i służy. Raczej możecie się spodziewać łowienia na nieco większe przynęty, gdyż gadałem z chłopakami, którzy byli tu w niedzielę na zawodach i właśnie Adaś był, złowił jakiegoś szczupłego, jeden fajny szczupły mu spadł, no ale oczywiście jak to Adaś nie zabrał ze sobą kamery, no ale sugestia była prosta, pick and zów na duże przynęty i coś powinno ci się trafić, więc nie tracąc czasu, lecę łowić, bo jak się domyślacie, dużo go nie zostało. Już trochę połowiłem, nie będę zdradzał, co się działo, ale serdecznie zapraszam do oglądania. Bo co? No bo wieczorem do pracy, a teraz co? No czas połowić. Mamy rybę. Takiego niedużego, szczupłego. Nie chcę sprzedać łatwej skóry, ale duży wobler. Zejdziemy z pomostu. A już jest zapięty w cały świat. Zobaczcie sobie, rybka, taki, myślę, że około wymiarowa, ładna rybka, będzie wracał i szczupaczek wraca do wody. Jak widzicie, łowimy u nas na zbiorniku. Ten temat wygląda tak, że co, łowię już jakiś czas, gadałem z Adasiem. Zaraz mnie tu odwiedził, na chwilę musiał się pojawić w Kazimierzu. I zasugerował pick and załóż, coś takiego, co się mocno gryzie z moim podejściem do tematu. No ale on ostatnio łowił i nawet miał jakieś wyniki, więc wydaje mi się, że muszę mu zaufać. Niechętnie, bo niechętnie, ale... jak widzicie, dalszy ciąg walki ze szczupakami. Za tydzień jedziemy w Bieszczady na sand, także pewnie będzie walka z lipieniami. Chociaż jeden z naszej ekipy stwierdził, że będzie łowił głowacice. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Obawiamy się jedynie o pogodę na sanie, gdyż schemat, kiedy zacznie mocno wiać, będzie dość ciężki, gdyż no wiecie, jak mocno wieje, to trochę słabo i z suchą i z bardzo lekką nową pedałkiem też ci daj przyjemniejsze łowienie. To i schemat łowie. Akcja pod tym łowieniem głowaci te na wielkiego streamera chyba była najsensowniejsza. Ale nie mam nawet do tego sprzętu. Chociaż gdyby mi się udało sobie coś ogarnąć do łowienia tych głowatek przy ewentualnie złej pogodzie, pewnie bym się pokusił i spróbował. Z tego co się orientuję, to chyba sand dalej prezentuje się lepiej niż Dunajec. No powiem Wam, że osobiście dość mocno się gryzę za złowieniem na coś tej wielkości. No ale z drugiej strony to przecież mają być szczupaki, tak? Ale zmieniamy wopka, też lecimy takim większym. Straszymy Kamila.
Wczoraj wieczorem przyjechałem do Kaźmierzy. Ale w tym tygodniu zawalony, mówi, że nic nie da zrobić. Przyjechałem, byłem z chłopakami na piłce. No niestety na zbiorniku czuć niedobór wody, ale jeszcze nie popadało na tyle, żeby uzupełnić. A z drugiej strony ten zbiornik też już się trochę zamulił i wypłycił. Zresztą to los każdego zbiornika zaporowego. Dlatego jestem ich przeciwnikiem. A przyjechaliśmy na koniec. Wszedłem na gumkę. Może jakiś większy okonek się trafi. Czy coś tego typu, chociaż tutaj widzę obstawione żywcami na lewo i prawo na grubo. Zwolennicy mojej ukochanej metody. Jak z metodą samą nie mam problemu. Kiedyś też mi się zdarzyło na nim łowić. Tak z tym, jak to wygląda, to jakość tych ludzi od uwalniania tych ryb złowionych na żywca za wielu w życiu nie spotkałem. Ale miejmy nadzieję, że się mylę. Bo to jak to zwykle bywa, to nie w metodzie problem. Tak jakbyśmy poruszali temat muchy i metody żyłkowej czy Parkinsona. Problem jest na drugim końcu kija. Tam, gdzie jest ten człowiek, który decyduje później o losie tej ryby. To on decyduje przecież, czy to się kończy morderstwem, czy uwolnieniem. No ale co, zobaczymy. Na razie taka cisza. Jak widzieliście, trafiła się jedna rybka, także i tak się już cieszę. Mamy nowe miejsce. Gwardia żywców, możecie po lewej, wprost. No nie, może właśnie przy trzcinach się będzie coś kręciło. Założyłem takiego wapka gdzieś do drobnej pracy. Ale płytko tu przy brzegu. Także wiecie, trochę to zmusza i ogranicza. Taki patent Dorado. Sprawdza mi się całkiem nieźle na sandaczach. W nocy na płytkiej wodzie. No w sumie trochę sandaczy na to złapałem. Z ostatniego chyba z rok temu, bo w tym roku nie było podejścia do sandaczy. Trafiło się coś, ale to tak totalnie w przypadku. Ale pewnie na te nocne jeszcze się wybierzemy. Niestety z tego nie ma za bardzo jak zrobić filmu, bo ciemno. No ja to muszą nadejść jakieś wieści z Wisły na temat tego, czy się coś dzieje, pojawia. To bardziej kwestia Adasia, że tak powiem. Jeżeli chodzi o rozrzucenie informacji. Teraz co, no trochę obawiamy się o San, bo tak jak już, nie wiem, czy przypadkiem nie wspominałem, że jeżeli trafi nam się chyba pogoda, głównie chodzi o wiatr, to i ciężko łowić na lekką nimfę i ciężko łowić na suchara. Też na ostatnim wyjeździe na San złamałem gdzieś tam w projekcie swojego Cortlanda Competition, generalnie moja ulubiona wędka do łowienia czegoś w deseń lipienia, czyli po prostu bardzo lekka wędka do nimfy, przeszła do historii. A jeszcze się nie zebrałem, żeby zamówić do niej części, bo z tego co się orientuję, no niestety muszę się zwrócić aż za ocean, po to, żeby mi ją przysłali. Ale jak ostatnio o tym myślałem, to no, chyba nie ma wyjścia. Będzie trzeba tak zrobić i poświęcić trochę dolarów, żeby ożywić kijek. Raczej dobrze mi służył, bo dużo na nim nie traciłem. I pomimo tego, że taka dość delikatna konstrukcja, to pozwolił wyholować kilka fajnych ryb. Dobra. A powiem wam, że zaskakuje mnie to, ile miejsc jest tu wydeptanych. Mimo tego, że myślałem, że aż tak dużo osób się tu nie pojawia.
Ale jak widać, tam się mylił. Czekajcie, mam jeszcze jedną przynętę, chyba Frankiszy dostałem. Do Dasia i przydaje mi się, że coś o nieco intensywniejszej pracy może by lepiej wpłynęło na nasze ryby tutaj. No właśnie. A nie będę tak robić, że się wrzuca wolera praktycznie ludziom do kieszeni. To bardzo trudny pomysł. Na przynęty spróbujemy na software playa z nakładką. Bardzo ładnie chodzi ta przynęta. Miejmy nadzieję, że może jakiś szczupuj się skusi. A dostałem to chyba od Adasia kiedyś w prezencie. A niedawno miał urodziny. Nie muszę mu jakiś prezent wymyślić. Bo jeszcze się nie doczekał. Pewnie da się go całkiem płytko poprowadzić. To w sumie dobrze, bo mocno się tu wypłyciło dookoła. Chociaż ten szczupły, którego miałem, był raczej na głębszej wodzie, a płycej prowadzony. Myślałem, że raczej tak nie będzie. To on się tam ewidentnie pokazywał, zdradzał swoją obecność. A jak widzicie, już zatęczyliśmy kółko na zbiorniku. Jedna ryba, no ale w sumie i z tego można się cieszyć. Pewnie przejdę, nagram zakończenie na okolicach mola i porzucę tam parę ostatnich razy. Skusi mnie jeszcze jakoś tak trochę lżejszą przynętę założyć, tudzież mniejszą, czy smuklejszą i zobaczyć, czy jakiś okonek gdzieś tu nie stoi bliżej tych kamieni. Kiedyś z Adasiem, pamiętam, że całkiem nieźle tutaj sobie od czasu do czasu łowiliśmy, w sensie, jeżeli chodzi o skuteczność. Teraz też pędzę do domu, bo już jestem też strasznie głodny. Bez śniadania ruszyłem. Kamil jak przyjechał, tylko przywiózł mi butelkę izotoniku. To wszystko. No ale jak widzicie, presja jest dość spora. Chłopcy z żywcem siedzą. Także podejrzewam, że szczupaki mają ciężko. Już dzisiaj też widziałem jednego targanego do domu w reklamówce. I to takiego całkiem ładnego. Ale co poradzić? Skoro można, skoro regulamin tego nie zabrania. Dobrze, że można beretować jak leci. Tym bardziej, że to człowiek, którego znam i widzę często z czymś. Wiecie, ten jego szczupak raz w roku jest dość częsty. Parę ostatnich rzutów i czas się zwijać do domu. Jeszcze wycieczka do Krakowa, także za wiele czasu mi nie zostało. Napiszcie, jak tam u was. Czy zaczęły się już szczupaki, czy łowicie? W drugiej części mogę się wrócić, jak tam u was, z lipieniem. Poza sanem to mamy mniej więcej tylko jedną rzeczkę, gdzie jeszcze planujemy się wybrać. A chętnie byśmy coś poszerzyli swoje horyzonty, jeśli o to chodzi. I wybrali się gdzieś jeszcze. Na wodę, której nie znamy. Bardzo spoko ten patent z tym dozbrojeniem i tą główką jak u Woblera, ale strasznie się pląta. No, pety też można po sobie zbierać. Jak to wędkasz, to później ryby pływają w tym twoimi petami, które zjadasz. A jak plażowicze, no to sorry, ale wy się kąpiecie z tymi petami. Przedem wzdłuż tej kamiennej opaski całkiem sporo ryb się tam kręci, nawet jakieś sobie ciekawsze też się trafiły. Jakiś klenik, jazik, także całkiem ciekawy. Dobra, ostatni rzut i kończymy. Dobra, jeszcze jeden. Ciężko się oderwać, jak człowiek jakoś wierzy, że jeszcze może się coś trafić.
Na dzisiaj będę kończył, tak jak wspominałem. No cóż, jednego udało się szczupłego złapać, jestem całkiem zadowolony. Sprzęt, na który owiem, to tak jak mówiłem, no mój wysuszony Blackrock do 30, do tego Okuma Sauber, raczej Sauber Ryobi CF do tam w rozmiarze 3000. No to jeden szczupak jest, taki w okolicach 50 mniej więcej, więc w sumie co, no ja jestem zadowolony, gdyż ostatnio no, mało spędzam czasu na łowieniu szczupaków. Szczególnie od kiedy coraz większy udział w naszych filmach bierze mucha. Wtedy, kiedy łowiliśmy praktycznie tylko i wyłącznie na spinning, szczupaki też nie były naszym, że tak powiem, topem. Bardziej skłanialiśmy się ku łowieniu okoni, ale w przyłowach, w trakcie łowienia okoni trafiało się bardzo dużo tego szczupłego. I wtedy byliśmy, nie wiem, bardziej obyci z tematem? Może i tak. Ale teraz dla mnie 50 to fajna ryba z tego tytułu, że co? Biednie z tym szczupakiem, jak widzieliście, mega obsadzony jest cały zbiornik ludźmi, którzy łowią na żywca. No przepraszam, może przesadzam i mam tendencję do marudzenia, ale no nie kojarzy mi się ta metoda z wypuszczaniem tych ryb, więc z tej 50 się cieszę. Widziałem jeszcze 2-3 szczupły, ale to raczej takie mniejsze stojące przy brzegu. Nawet nie było sensu im podrzucać przynęty, bo wiecie, no po co celowo kaleczyć niewymiarową rybę? Zupełnie bez sensu. Tymczasem co? Ja na dzisiaj kończę, muszę kończyć, lecieć do Krakowa, bo wieczorem idę do pracy. A dla Was, no, możemy obiecać, że pojawi się san i lipienie w najbliższym czasie. Znaczy, na pewno pojawi się san, nie na pewno pojawią się lipienie, ale miejmy nadzieję, że się uda. Ale to dopiero jedziemy w przyszłym tygodniu w weekend na san. Całkiem fajną ekipą, także obstawiam, że jeżeli nas nie poniesie, że tak powiem, integracja, to uda się stworzyć coś fajnego. A na dzisiaj będę kończył. Do zobaczenia do przyszłego piątku. Za wszelkie lajki, suby jesteśmy wdzięczni. No i co? No, co obiecać na przyszły tydzień? Nie wiem. Może znowu będą szczupaki, może będą okonie. Ciężko mi powiedzieć. Ale no, na pewno warto zaglądać. Ja lecę. Cześć.